26 czerwca wspominamy świętych męczenników Jana i Pawła. Jan i Paweł byli braćmi. Zajmowali wysokie stanowiska na dworze Konstantyny, córki cesarza Konstantyna Wielkiego. Potem zajmowali znaczące stanowiska w wojsku rzymskim. Wreszcie, jako senatorowie rzymscy, zamieszkali w pałacu na wzgórzu Celio w Rzymie. Kiedy wybuchło prześladowanie chrześcijan, cesarz Julian Apostata zaprosił obu braci na swój dwór. Oni jednak odmówili, by w ten sposób wyrazić swoją dezaprobatę dla edyktów prześladowczych cesarza. Władca zemścił się w ten sposób, że przysłał do ich dworu swego namiestnika, Terencjana, aby wymusił na nich złożenie ofiary z kadzidła najwyższemu bóstwu rzymskiemu Jowiszowi. Kiedy zaś ci stanowczo odmówili, kazał ich potajemnie zgładzić w nocy 26 czerwca 362 roku w ich własnym domu, by nie tworzyć rozgłosu. W 1398 roku senator rzymski Bizante i jego syn Pammachiusz wznieśli na miejscu męczeństwa obu braci bazylikę. Zdewastowana przez Alaryka, dowódcę Wandalów w 410 roku, została na nowo odbudowana. Później, uszkodzona poważnie przez trzęsienie ziemi, jakie nawiedziło Rzym za papieża świętego Leona I Wielkiego, znowu została odbudowana, lecz w końcu uległa zniszczeniu przy najeździe na Rzym króla Normanów, Roberta Giuscarda. Za panowania papieża Paschalisa II kardynał Theobald podźwignął bazylikę z ruin i pięknie ją przyozdobił. Stale upiększana doczekała się dzisiejszego, bogatego wystroju, który ufundował w latach 1715-18 kardynał Fabrycjusz Paoluzzi. Prace archeologiczne finansowane przez kardynała Franciszka Spellmana, tytularnego włodarza tejże bazyliki, przeprowadzone w latach 1949-51, doprowadziły do odkrycia pierwotnej bazyliki z wieku IV i śladów domu świętych braci Jana i Pawła. W Wenecji także znajduje się inna bazylika pod wezwaniem braci męczenników, której budowę rozpoczęto w 1234 roku dla nowego wówczas zakonu dominikanów. Święci bracia męczennicy Jan i Paweł zażywali kiedyś tak wielkiej czci, że imiona ich znalazły się w kanonie mszy świętej i do dziś są w nim wymieniani. Módlmy się. Wszechmogący Boże, święci męczennicy Jan i Paweł osiągnęli chwałę, zachowując wiarę aż do śmierci. W swoim miłosierdziu wspomóż naszą wiarę i spraw, abyśmy zgodnie z nią żyjąc osiągnęli zbawienie. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.